Dzień dobry. Gotujemy sos korniszonowy, który się nadaje doskonale do różnych takich mdłych potraw, na przykład jakieś budynie, niesłodkie oczywiście, tylko warzywne, czy kasze, czy w naszym przypadku gotujemy go do kotletów z ziemniaków. Najpierw posiekamy szczypiorek. Kotlety z ziemniaków, które żeśmy tu kręcili przed. Tak, przed chwileczką żeśmy ukręcili. Łeb. Czyli zaraz pokażę te kotlety. Pokazuję tutaj te kotleciki, do których właśnie będzie ten sos. Szczypiorek pięknie pachnie wiosną. I teraz, tutaj może pokazać, posiekamy ogórka konserwowego, korniszona. Już średniego. Drobno. Najpierw pokroję, później posiekam. Jeden. Jeden ogórek. To zależy, ile tego sosu robimy. Pogotujemy nie za dużo. Teraz siekam ten ogóreczek, chciałam powiedzieć te ogóreczki, to jest jeden ogóreczek. Trzeba pociekać go? Tak, muszą być drobne. Ogóreczki drobno posiekane, ogóreczek, przepraszam. I przygotujemy zasmażkę. A co to takowego? To zasmażka. Jakaś mleczna dolina będzie do tego? A śmietanka? Wleję na patelnię 2-3 łyżki oleju, bądź można na smalcu to robić. Łyżka mąki i podrumieniamy złoty kolor. Tu mam przygotowany wcześniej rosół z jednej kostki bulionowej. Z gorącą wodą, w tej chwili już wystudzony jest, tak. Może być to tak intensywny, szklanka intensywnego rosołu. Chwilkę już się strumienia, wlewamy rosół i mieszamy. Zagotowujemy, mieszając ciągle. I będziemy dawać pozostałe składniki, znaczy ogóreczkę. Chwilkę jeszcze z ogóreczkiem poddusimy. Pogotujemy chwileczkę dosłownie, a najpierw to musi zawrzeć. A co z tą śmietaną? Akurat śmietanę. No ja już sobie przyjdziłem. Już skęsniał sosik. Dodam ogórka. Chwilkę podgotuję na małym ogniu. Widać. Tak, chwilkę pozostawiam w stanie wrzenia, ale to chwilkę dosłownie. To minutę już było. No to jak była minuta, jak już mnie odliczasz, to wyłączę. Dodam szczypiorek. Śmietanę, kremówkę. Zawsze kremówkę dodaję, najlepsza do tego. 3 łyżki. 2. Thank you.
sos do kotletów gotowy. Spróbuję smak, jaki smak jest. Sól, pieprz. Właśnie. Sól pewnie nie pora będzie. To ja tego kotleta możesz polać. Spróbuję. I co? Smaczny, wyrazisty. No to daj mi tylko talerzyk. Dobrze. Tego kotlecika. O, tego może być. Proszę go polać. Tutaj. I życzę smacznego. Dziękuję.